Cześć, witam Was na kanale Cyfrowe Wiadomości Sportowe. Dziś jestem w Zielonej Górze na meczu Pucharu Polski, gdzie Lechia Zielona Góra podejmie Widzew Łódź. Zapraszam do oglądania. W poprzedniej rundzie Pucharu Polski Lechia Zielona Góra pokonała Concordię Elbląg 0-2, a Widzew Łódź pokonał Elana Toruń 1-3. Zapraszam na skrót tego meczu. Po 45 minutach gry w Zielonej Górze Lechia Zielona Góra prowadzi z Widzewem Łódź 1-0. Zobaczymy, jak będzie wyglądała druga połowa tego meczu. Po 90 minutach gry w Zielonej Górze Lechia Zielona Góra remisuje z Widzewem Łódź 2-2. Czas na dogrywkę. Fabiszek na dobitkę! Strzel, to była moja. Nie, no tam masz się do tego.
Widzew Łódź pokonuje Lechię Zielona Góra po rzutach karnych 3-5. Ja dziękuję za obejrzenie tego materiału, zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz do zasubskrybowania mojego kanału. Do zobaczenia, do usłyszenia.